Panie wójcie, w którym miejscu gminy jesteśmy i co widzimy? Jesteśmy w Polubicach Dworskich i widzimy modernizację drogi Dubica Dolna, Polubice Dworskie. Jest to droga powiatowa i największa inwestycja, jaką realizujemy od kilku lat, drogowa, bo inwestycja prawie na 9 milionów, przetargowo na 8 milionów 400 tysięcy, natomiast niestety z przykrością muszę powiedzieć, że wyszły koszty dodatkowe, ponieważ właśnie ta część drogi, którą teraz widzimy, okazało się, że jest w fatalnej kondycji, nie ma praktycznie stabilizacji zupełnie, co nie wyszło przy projektowaniu. Na ponad kilometrze musieliśmy zmienić technologię modernizacji tej drogi, ponieważ wcześniej było zaplanowane wyłożenie kamienia i warstwy kamienia no, niedużej, 10-centymetrowej. Powinna wystarczyć. Która wydawało się, że powinna wystarczyć i na to dwie warstwy masy bitumicznej, natomiast to się okazało, że w momencie, kiedy nie ma zupełnie podbudowy, bo miejscami był tu tak zwany asfalt, czyli masa bitumiczna 3-centymetrowa położona na lotnym piasku. Także to zupełnie ciężki sprzęt w momencie, kiedy tutaj wjechał, po prostu się zapadł w niektórych miejscach, więc no, należało zmienić tutaj technologię i zmieniliśmy technologię na technologię, w której pracuje recykler. Tam w tle widzimy recykler, który zmieszał to, co było, został dodany cement i to będzie stanowiło tą pierwszą warstwę konstrukcyjną. Na to już dzisiaj pójdzie kamień i za chwilę pójdzie pierwsza warstwa masy bitumicznej, bo na większości drogi, tak jak przejechaliśmy, na 4 kilometrach masa bitumiczna już jest, ta pierwsza warstwa. Za chwilę... Nadal pierwsza warstwa? To jest nadal pierwsza warstwa, na to pójdzie warstwa druga, także no, robimy tą drogę też na lata. Tak, żeby była to droga na co najmniej kolejnych 30 lat. Okazuje się, o czym mówią mieszkańcy, że ta część drogi nie była robiona 40 lat. Jakoś wytrzymała, dopiero przy takim naprawdę ciężkim sprzęcie pokazała tak, jak jest naprawdę. Panie wójcie, wspomniałeś o tym, że jest to droga powiatowa. To kolejny przykład współpracy dobrej z powiatem bialskim? Tak, to kolejny przykład. Współfinansowanie? Tak, jeden do jednego z wkładu własnego, natomiast tutaj beneficjentem jest gmina Wisznice. Powiat nam przekazał tą drogę. Jest to też, trzeba podkreślić, że inwestycja z Polskiego Ładu, z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Najgorsza droga, jaka była tutaj w tej chwili w gminie Wisznice. Zdecydowanie. Więc dlatego zdecydowaliśmy się na jej przejęcie i robienie tej właśnie inwestycji. Wspomniał też pan wójt, że robicie tą drogę etapami, dlatego że naprawdę jest to długi odcinek od tego ostrego zakrętu w Dubicy, jak się tylko do Dubicy wjeżdża od strony Rososza, w prawo i dosłownie od tamtego momentu już jest widać tą pierwszą nową nawierzchnię. Tak, rzeczywiście od tak zwanej kapliczki, to my nazywamy to miejsce miejscem z kapliczką w Dubicy właśnie, ten ostry zakręt. Od tego miejsca praktycznie do Polubicz 5 km, 120 bodajże metrów. Na takim odcinku będzie ta droga zmodernizowana, będzie tutaj naprawdę, będzie ona w dobrej jakości. Natomiast zostanie nam jeszcze kawałek gorszy. Początkowo no, chcieliśmy, by to było na całości, natomiast te środki, które były zaplanowane, nie wystarczyły. I ta niespodzianka tutaj? Tak, i ta niespodzianka tutaj, którą... Natomiast też podkreślę dobrą współpracę z powiatem, bo kosztami dodatkowymi również się po połowie podzieliliśmy. Także zrozumienie ze strony powiatu zdecydowanie jest i tutaj na ręce starosty Mariusza Filipiuka i dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych składam swoje podziękowania. To tylko zapytam jeszcze o czas realizacji, bo ta jeszcze druga warstwa zostaje. Domyślam się, że w tym roku z racji tych środków pewnie finansowych, czy to już jest też zaplanowane? Pierwotnie ta droga powinna powstać do 15 września, czyli powinna
no już powinny być przygotowania do drugiej warstwy. Natomiast niestety to ta niespodzianka, którą napotkaliśmy, opóźni tą inwestycję, opóźni o miesiąc. Umówieni jesteśmy z firmą, że 15 października skończą tą modernizację. Łącznie z drugą nawierzchnią. Z drugą nawierzchnią rozmawialiśmy, tak, ścieralną rozmawialiśmy na Radzie Budowy w tym tygodniu, we wtorek, między innymi o terminach i właściciel i kierownik budowy powiedzieli, że ten termin 15 października jest niezagrożony i absolutnie będzie nienaruszalny, chyba że znowu będzie jakaś niespodzianka, ale na przykład pogodowa. Panie wójcie, odpukaj. Pogodowa, ale odpukujemy, tak, także wierzmy w to, że nie będzie tutaj, nie napotkamy na złe warunki. Póki co, no dzisiaj jeszcze kamień, być może na całości. Wykonawca powiedział, że dzisiaj będzie długi dzień, być może nawet do północy, ale spróbuję do północy położyć tutaj warstwę kamienia, także liczymy na to, że od jutra już po tej warstwie kamienia będzie można jeździć również. I dosłownie na koniec, bo dużo padło właśnie o wykonawcy. Kto wygrał przetarg, kto wykonuje pracę? Wykonawcą jest firma PRD Parczew. Robi w tym roku największą, ale jedyną inwestycję u nas. Zresztą firma, która przynajmniej połowę inwestycji drogowych robi, jest sprawdzoną też firmą.